Dzień dobry, kochani, szczególnie moje drogie znaki ziemskie, czyli byki, panny i koziorożce. To jest czytanie dla Was ze mną, czytanie z kart anielskich z Grace, ja się nazywam Grace, a czytanie jest na miesiąc styczeń 2017 roku. Kochani, bardzo ważny rok, bardzo ważny miesiąc. Ważne, żeby zacząć dobrze. Dlaczego? Dlatego, że jest to uniwersalny rok numer 1. 10, 1 i 0 równa się 1. A więc strzał w dziesiątkę, żeby być w roku numer 1, w nowym cyklu, co najmniej 9-letnim, zacząć dobrze. Czyli nie zabierać tego, co już nam niepotrzebne, co przestarzałe do nowego roku. Teraz, jeżeli ktoś potrzebuje prywatne czytanie, bardzo proszę pójść na link pod spodem www.angelreadingswithgrace.com, gdzie można znaleźć czytanie, portret astrologiczny, numerologiczny albo uzdrawianie, bądź też jeszcze inne serwisy, usługi. Więc bardzo proszę, zajrzyjcie tam. Dziękuję, kochani, którzy jesteście moimi patronami. Buziaczki i uzdrawiające uściski dla Was. Dziękuję za wspomaganie mnie i mojej pracy. Dziękuję za docenienie i dziękuję za bycie moją duchową rodziną. Chętnie dla Was robię filmiki i będę robić ich na pewno coraz więcej, bo rozumiem, że jesteśmy w swojej własnej duchowej, spiritualistycznej rodzinie, że myślimy podobnie. A dzisiaj jest już nie zawsze łatwo znaleźć takich ludzi jak my sami. Także, kochani, myślę, że czas przechodzić do ogólnego czytania dla wszystkich znaków ziemskich, czyli dla wszystkich byków, dla wszystkich panien, dla wszystkich koziorożców, jacy istnieją. Okay? Zaczynamy od głównej wiadomości na początku, środek i koniec. To powiem tylko, że pełnia księżyca w styczniu będzie 12 w znaku raka. W tym mniej więcej samym czasie, mówi się oficjalnie 8, ale to jest tak plus, minus, ja zawsze dodaję przynajmniej 10 dni, jeśli nie 2 tygodnie. Na pewno w tym przypadku, kiedy Merkury wreszcie ruszy do przodu. No i 27 stycznia będzie nowia księżyca w koziorożcu. Przepraszam, w wodniku, w znaku powietrza. A więc to jest to, co musicie wiedzieć na początek, a teraz przechodzimy już do moich kochanych byków. Co dla Was? No zaczyna się świetnie, a mianowicie jest trójeczka, czyli być może planujecie coś na długie lata, coś długoterminowo, bądźcie kreatywni, mówią anioły, absolutnie optymistyczni i pozytywni. Szczególnie 1 stycznia, szczególnie w styczniu. Tam, gdzie schodzą się jedynki, pierwsza 11 widzicie, albo 11:11, kochani, od razu trzeba myśleć o jakimś życzeniu, jakimś wielkim marzeniu, okay? Żeby się spełniło. Bądźcie cierpliwi, nie od razu Kraków zbudowano, troszeczkę trzeba poczekać na to wszystko, żeby się spełniło, ale jeśli myślicie kreatywnie, jeśli postępujecie z dużym optymizmem i chęcią, żeby to osiągnąć, Wasze marzenia się staną i będziecie mieć z tego satysfakcję. Matka Boska, ona się nie pokazuje często, jeżeli kiedykolwiek się, może zaraz się kiedyś pokazała. Otóż chyba przy czytaniach na 2017 rok była. Matka Boska, ją zawsze mam przy sobie jakąś, ja mam Matkę Boską nieustającej pomocy. Matka Boska jest od czynienia cudów. Więc jeżeli potrzebujecie cudu,
naprawdę jakiejś wielkiej pomocy, pomódlcie się do Matki Boskiej. Szczególnie tu Archanioł Gabriel mówi, że niektórzy z Was, moje drogie byki, mogą, są niektórzy, mieć problem z tym, żeby wiedzieć, jakie jest Wasze przeznaczenie. Po co w ogóle urodziliście się? No, ja proponuję portret ze mną. Ale co dodatkowo Archanioł Gabriel mówi, to, żeby poprosić ją o to, żeby Wam wskazała, żeby podała Wam informację, gdzie pójść, co zrobić, żeby tego się dowiedzieć. Jeśli chodzi o miłość, o pasję w życiu, jest warto czekać. A więc jeżeli jesteście wolnymi bykami i myślicie sobie, no kiedy wreszcie spotkam tę osobę? Może jest lepsze już niż nic i wezmę byle kogo. No, to już wiesz, kogo weźmiesz, byle kogo. Okay? Następne rozczarowanie. Więc anioły mówią, warto zaczekać. Warto zaczekać na tę właściwą osobę. Więc jeszcze w styczniu ja jej nie widzę. Teraz, niektórzy z Was nie chcą się przyznać do tego, jaka jest prawda. To może być chodzić o osobę, to może chodzić o sytuację, to może chodzić o miejsce pracy i tak dalej. Czyli uciekacie, co niektórzy, od prawdy. Wolicie, że była gdzieś tam pod dywanikiem, zatrzymajmy, nie odkrywajmy, nie trzepmy dywaniku na święta, niech to tam sobie siedzi. Anioły mówią, to jest rok prawdy. Tu już nie ma ukrywania niczego. Ona i tak wyjdzie, i tak. Więc lepiej te brudy wyciągnąć i coś z tym wszystkim zrobić. Znaczy, że coś, co robisz, mój drogi byku, któryś tam, nie każdy jeden oczywiście, może nie do końca być tym, co powinieneś robić. Albo z kim powinieneś być. Albo w jakiejś pracy, biznesie i karierze być. I albo czegoś nie widzisz, nie dostrzegasz jeszcze. Albo przy czym uparłeś się, z czego jesteś słynny byku. I siedzisz przy tym, chociaż to nie jest dla Ciebie dobre. Albo naprawdę wolisz nie widzieć, bo to tak lepiej. Teraz, co będziesz się, byku, stawać coraz bardziej wrażliwy na pewne sprawy. I ta wrażliwość spowoduje, że trzeba będzie wykonać pewne zmiany, czy się chce, czy nie. Czy dywanik wyciągniesz i wytrzepiesz, czy nie, i tak nie da się już tak samo ciągnąć i trzeba będzie pewnych zmian dokonać, żeby dać radę żyć spokojnie i szczęśliwym być. Zanim cokolwiek zrobisz, anioły mówią, z tą energią żegnasz styczeń, szukaj więcej informacji u ludzi, w książkach, wśród specjalistów, może card reading, czytanie z kart. Ale zrób coś, co Ci w tym pomoże. Może trzeba do szkoły wrócić, bo nagle stałeś się, byku, wrażliwy na coś i teraz trzeba, wait a minute, muszę iść i się czegoś jeszcze trochę pouczyć. Muszę zdobyć więcej informacji, muszę być w tym lepszy. I to będzie bardzo, bardzo, bardzo dobry pomysł, ponieważ to Cię zaprowadzi wiele lat na przyszłość. Więc to jest super sprawa. Życzę, byku, wspaniałego stycznia, także 2017 roku. Buziaczki, uściski i do kolejnego miesiąca. Moje drogie panny, co dla Was? No więc zaczyna się pięknie. Siódemko, numer bardzo spirytualistyczny. Ja myślę, że to będzie spirytualistyczny miesiąc dla Was. Wy się spirytualistycznie budzicie. Tutaj może być tak, że pracujesz ciężko nad czymś. Faktycznie poświęciłeś dużo czasu i energii w coś, żeby osiągnąć. Dużo dyscypliny wykazałaś, droga panno. I teraz, wow, sukces. Czas świętować, celebrować zwycięstwo jakieś, jakieś osiągnięcia. Możesz nawet być na scenie, możesz być, no, ktoś Ci udzieli nagrody, może publicznie, może w gazecie, może w telewizji, więc to jest kapitalna sprawa. Powinieneś także pisać
swoje uczucia, droga panno, powinnaś notować, jakie masz uczucie, jakie masz sny, co się dzieje i tak dalej, żeby być coraz lepszym pisarzem. A więc część panien już widzę, że anioły podpowiadają, usiądź i zacznij pisać. Czy to pamiętnik, czy książkę, czy poema, czy słowa do muzyki. Nieważne. Zacznij pisać. Bo będziesz od pisania po troszeczku staniesz się super pisarzem. Teraz. Niektórzy będą z tego pisania mieli pasję. Z tego, co będą wiedzieć, tak, to jest moje przeznaczenie i będą czuć pasję, a niektórzy spotkają kogoś, do kogo poczują pasję. Albo wróci ktoś z przyszłości i znowu czujemy pasję, to, co czuliśmy na początku, bo Merkury teraz pójdzie naprzód. Przemyśleliśmy pewne sprawy, może spotkaliśmy kogoś z przeszłości, może wrócił ktoś do nas z przeszłości i teraz zaczyna się znowu pasja, kapitalna sprawa. Więc czy to będzie pasja związana ze związkiem, czy z tym, co robimy, pasja to zawsze pasja. Pochodzi od serca i z serca, więc jest super. Ale zaraz potem jest z jakiegoś powodu smutek, depresja, może nawet złamane serce, ból. A, trzy szpady w sercu. Więc wiecie, ogólne czytanie dla każdego może oznaczać to co innego. Jedni, ktoś im naprawdę bliski odejdzie i ja myślę, że to bardzo zaboli. Dla innych nagłe rozstanie. Jeszcze dla innych nie jest to nagłe, długo myśleli i potem Merkurym wracającym, znowu poruszającym się do przodu, idącym do przodu, już wiedzą, że z tą osobą nie chcą być. Jeszcze inni spotkali pasję swego życia i teraz widzą, że to zupełnie nie pasuje do wszystkiego innego. Więc widzicie, ile można, teraz można snuć te wątki, że będą. Ale to jest coś, co dopiero z czasem przyniesie ulgę. Okay? I tak naprawdę to was wzmocni, czegoś nauczy i wzmocni. I właśnie następna wiadomość jest właśnie to wzmocnienie, ta siła. A więc mówię anioły, wszystko czego doświadczyłaś do tej pory, panno, czyni cię mocniejszą i bardziej odważną. Okay? I tak na to trzeba spojrzeć. To jest twoja lekcja życiowa. Teraz wiele z was, moje drogie panny, będzie po prostu albo zmęczone i trzeba wziąć wakacje, albo wreszcie się wyspać. Przestać się przede wszystkim martwić, wszystko odłożyć, odłączyć się. Okay? Może za dużo było. Zacząć medytować, odpoczywać, relaksować się, przestać myśleć, analizować i tak dalej. Wyłączyć się. I z taką energią odchodzicie do lutego. Życzę cudownego miesiąca. Buziaczki, uściski. Pamiętajcie, że to jest ogólne czytanie dla wszystkich i do kolejnego miesiąca. Moje drogie koziorożce, co dla was? No ciekawe, ciekawe i ciekawe. Otóż, zaczyna się piątko. Od razu powiem, że i kończy się piątko. Zmiany, transformacja, wewnętrzny konflikt albo konflikt z innymi. Teraz. Zaczyna się, ja myślę, wewnętrznym konfliktem bardziej niż zewnętrznym. Czyli anioły doradzają. Cokolwiek robisz, rób z właściwych przyczyn. Nie rób tylko, żeby, pokazać na odczepnego, albo bo ktoś cię prosił i tak dalej. Nie, nie, nie. Rób z właściwych przyczyn. Otocz się ludźmi takimi jak ty. Spirytualistycznie rozwijającymi się. Pozytywnymi. Kreatywnymi. Ludźmi, którzy wierzą w to, co w ty. Mówią jak ty. I postępują jak ty. To jest ogromnie ważne. Dlatego wytworzyłam
patron. I zapraszam do niego. Jeżeli ktoś jest spirytualistycznie do życia nastawiony, bo to jest właśnie to, o czym to mówi. Stajesz się coraz bardziej spirytualistycznie nastawiony do świata, do życia, a wokół ciebie ludzie będą jeszcze ciągle posługiwali się ego, pieniądze, zmartwienia, negatywność, pesymizm. Więc dlatego jest patron, żebyśmy byli w swoim własnym gronie. Link jest pod spodem, zapraszam. Bądź autentyczny, drogi koziorożcu. To mówi Archanioł Gabriel. Bądź autentyczny. Czyli bądź sobą. Bądź kim ty jesteś. Żeby nie wiem kto mówił ci, o, no chyba głupi jesteś. Albo, no jakaś chyba coś jej nie tak. Ale czy tobie coś nie tak? O czym ty mówisz? Dla nich może ty jesteś nie tak. Dla Pana Boga jesteś idealna. Masz swoje dary, jesteś kim jesteś. I dlatego nie jesteś jak ten ktoś, kto by chciał, żebyś taka była na przykład. To tylko dlatego, że już ten ktoś jest. Ty masz być sobą i postępować jak twoje własne serce ci dyktuje, ok? Co do miłości. Miej otwarty umysł. Ktoś dostał tę samą wiadomość. Miej otwarty umysł. Ponieważ to, czego ty oczekujesz, czy czego ty chcesz, czy ty myślisz, że ty chcesz, nie jest, czy nie będzie koniecznie dokładnie to, czego zawsze oczekiwałaś, co sobie zawsze wymarzyłaś. Ale to będzie twoja soulmate. Czy będzie twój soulmate. Wiecie, 12 stycznia będzie pełnia księżyca w raku. Rak symbolizuje dom, rodzinę. I wy macie release, pozbyć się czegoś. Pozbyć się przeszłości, pozbyć się starego myślenia, zachowania, tego wszystkiego, co wam już nie służyło i z czym trzeba było walczyć i nie można było być autentycznym. Pozbyć się, zamknąć drzwi i czas iść w nowym kierunku. Tak mówią anioły. Waszym przeznaczeniem jest nieść miłość, światło, pokój. Gdziekolwiek się obrócicie, moje drogie koziorożce. Być jak ta latarnia, gdzie wszyscy chcą iść do niej, bo jest bezpiecznie, bo czują się dobrze. Więc wy macie taką rolę do spełnienia w życiu. Czy jesteście nauczycielami, czy muzykami, czy cokolwiek byście nie robili. Macie właśnie być, no wiecie, autentycznie, kim naprawdę jesteście. Jesteście wspaniali, moje drogie koziorożce. No i widzicie, na koniec jest też piątka. Zaczęło się piątko i kończy się piątko. Zmiany, zmiany, zmiany. Od samego początku. Tym razem ja już tu widzę bardziej zmiany, jeśli chodzi o ludzi, o sytuacje. Dlatego, że zaczniecie ich odcinać od siebie. Będziecie wiedzieć, kto jest kto. Ci, którzy podcinają wam skrzydła, jak to ja mówię, nie wierzą w was, nie chcą, żebyście byli autentyczni, wy powiecie: dziękuję, do widzenia, zamykam drzwi za sobą, bo jest czas ruszyć w nowym kierunku, w stronę światła i miłości. Czego, kochani, życzę wam z całego serca, życzę wspaniałego stycznia, cudownego 2017 roku. Buziaczki, uściski i do kolejnego razu.